No dobra. Okej, słychać Micha dobrze. Cześć, nazywam się Grzesiek Mazur, tak jak kolega powiedział. Dzięki wielkie za zaproszenie. Chciałem zacząć od tego, że chciałem bardzo pogratulować kołu za to, że tak się fajnie rozwinęło. Pewnie mało kto pamięta, ale z tym właściwie tutaj człowiekiem pomagałem założyć to koło. Wiele lat temu nawet przez chwilę byłem prezesem. Koło było malutkie na początku, teraz jest coś w ogóle ogromnego i chyba nikt się z nas nie spodziewał, że tak fajnie urośnie, także wielkie brawa do organizatorów. Nie wiem, gdzie oni siedzą, chyba gdzieś tutaj, więc dobra robota. Brawo. Dobra, ja teraz sobie opowiem trochę o sztucznej inteligencji w grach wideo, ale zacznę od tego, kim jesteśmy, kim jestem. Działa, dobra. Jesteśmy właściwie, przyszedłem z firmy Wild Monarch. Czy jakimś cudem ktoś z was już nas zna? Okej. To jest całkiem nieźle, bo jeszcze żadnej gry nie skończyliśmy. Słucham? Okej, dobra. Mamy jedną darmową grę zrobioną w 2 doby, więc rzeczywiście mamy już jakąś na koncie skończoną. Przyjechałem z Warszawy, więc niedaleko miałem. Więc tak, powstaliśmy rok temu mniej więcej, nie, lepiej, dzisiaj są urodziny nasze. Dokładnie 4 maja rok temu zaczęliśmy pracować. Tak, będę mówił szybko, bo piwo, więc teraz przyspieszymy. Więc tak, mamy dopiero rok, jedną grę wypuściliśmy, tak jak mówiłem, OSER. To jest gra, którą zrobiliśmy w 2 doby na Game Jamie w Katowicach u Artifexów. Teraz kończymy Crash Remix, taki miniaturowy RTS, o którym trochę dzisiaj też będzie. I już dłubiemy kolejne projekty, więc tam zaczyna się od 3 osób, teraz mamy 9, więc będziemy teraz większe gry robić w końcu. Więc jak będziecie szukać pracy niedługo, to pewnie będziemy szukać niedługo ludzi, więc zapraszam do śledzenia. Kim ja jestem? No tak, ranuję tą firmę. Można by powiedzieć, że jestem technical directorem, ponieważ już nie programuję, bo nie mam czasu. Więc tylko tam pilnuję, ale tak naprawdę najważniejsze, co mi się udało zrobić, to pracowałem wcześniej w Bitach, gdzie zrobiłem This War of Mine i Sleepwalker's Journey, więc teraz walczymy o to, żeby zrobić coś jeszcze lepszego. Poza tym uczę tworzenia gier w warszawskiej szkole filmowej, właściwie programowania gier w Unity. Jestem jakimś tam amatorem muzykiem. Tu macie do mnie mail i Twittera, jeżeli ktoś chce pogadać czy napisać, to wbrew pozorom lubię rozmawiać z ludźmi, więc zachęcam do kontaktu. Okej. I teraz tak. O czym będę mówił? Nie będzie to prezentacja bardzo techniczna, chociaż w sumie mogłaby być, skoro to jest Politechnika. Raczej chciałem opowiedzieć trochę właśnie z punktu widzenia programisty, czyli mnie, z punktu widzenia designera, czyli kolegów w firmie, jak się do tego AI zabieramy. Chciałem początkowo opowiedzieć o takich wszystkich, powiedzmy, jakichś tam popularnych technikach robienia AI, ale wyszło tego, że nie da się tego zrobić w 40 minut, więc skupiłem się właściwie tylko na tym, co rzeczywiście sam robiłem w praktyce, więc to nawet będzie bardziej wartościowe. Więc opowiem o paru podejściach, które robiliśmy, właśnie This War of Mine, co zrobiliśmy w Crash Enemies, co tam jeszcze próbowaliśmy wcześniej w prototypach i o tym trochę opowiem. Coś tam wspomnę o innych jeszcze systemach, ale głównie będzie o tym, co robiliśmy już w praktyce. No dobra. Zacznijmy może od tego, czym właściwie to AI jest, bo jakby to trzeba najpierw zrozumieć, do czego my się w ogóle zabieramy. Ja myślę o tym jako o takim interaktywnym systemie ożywiającym świat gry. Interaktywny, czyli taki, z którym my jako gracz wchodzimy właśnie w interakcję, czyli to jak sobie odpalimy ludzika, który biega w kółko, ma odpaloną animację, to jeszcze nie jest AI, tak? Mimo tego, że to się rusza, to jeszcze nie ma żadnej interakcji, żadnych tam decyzji nie podejmuje, więc no, to jeszcze nie jest to, więc to musi być coś, co... Powiedzmy, że udaje myślenie, tak, reaguje na to, co my robimy i stwarza wyzwanie w grze. Wyróżniamy coś takiego jak agent AI, czyli pojedynczy jakaś tam jednostka w ramach systemu, która podejmuje decyzje zwykle samodzielnie i jakoś tam istnieje w tym całym świecie gry, tak. To może być postać w grze RPG, nie wiem, skład jakichś wojsk w grze RTS, tak jak na przykład jest u nas, czy coś w tym stylu. No i generalnie agent na podstawie swojego stanu, czy swojej wiedzy oraz stanu świata podejmuje jakieś tam decyzje. Czyli my coś wiemy i na podstawie tego musimy wykonać jakieś akcje w grze. Więc tak naprawdę tym jest AI, więc taki prosty schemacik to było takie po prostu pudełko, do którego wchodzą bodźce, do którego chodzi stan agenta i z tego wychodzą akcje, tak? Czyli bodźce może być na przykład zauważenie przeciwnika, usłyszenie wołania o pomoc, otrzymanie obrażeń, czy cokolwiek takiego. Stan agenta to może być na przykład poziom HP, ilość zasobów w grze RTS, tak, także to też jest jakiś tam stan.
Czy aktualny cel do wykonania? Również to wrzuciłem do stanu, bo często jest tak, że dla jakiegoś AI po prostu, dla konkretnego agenta ustalamy, czy on sam wybiera jakiś konkretny cel i teraz w zależności od tego, jaki ma cel i w jakim jest stanie, to może podejmować inne decyzje, tak? Więc sumując te rzeczy, ten system AI, to pudełko ma jakby podjąć decyzję i wykonać akcję, tak? Akcja to może być, nie wiem, oddanie strzału w grze jakieś tam, w której strzelamy, uruchomienie animacji, praktycznie w każdej grze, rozpoczęcie ruchu, przemieszczenie oddziału. I znowu, to zależy od tego, jaka jest gra, na czym polega dokładnie działanie agenta. To, co jest ważne, to nie ma jednego dobrego rozwiązania na AI do wszystkich gier. Tak? Każda gra jest inna, każda gra ma w szczególności inne te bodźce, inny stan agenta może wyróżnić, może podejmować każdy agent inne akcje w każdej grze, więc musimy jakby ten system dopasować do gry konkretnie. My nigdy nie bazowaliśmy na jakimś tam gotowym jednym rozwiązaniu, zawsze musieliśmy zrobić jakąś hybrydę rozwiązań, coś pomieszać, coś pokombinować i wymyślić odpowiednie rozwiązania do konkretnego problemu, więc tu ja nie podam żadnej recepty na to, jak robić AI w grach, tylko po prostu rzucę wam trochę takich pomysłów, czy rzeczy, które my sprawdziliśmy, żeby zainspirować was do waszych własnych gier, bo to zawsze wygląda inaczej w zależności od właśnie od projektu. Dobra, czyli wiemy więcej, czym jest to AI, tak? Jak to mogłoby wyglądać. No teraz pytanie, kiedy mówimy, że AI jest dobre? I mamy znowu dwa punkty jakby widzenia. Mamy punkt widzenia gracza i punkt widzenia dewelopera. AI dobre dla gracza to takie, które wspiera gameplay i w szczególności tworzy wyzwanie. I od razu powiem, dobre AI wcale nie musi być mądre, co więcej nie powinno być zbyt mądre, bo praktycznie w każdej grze, jeżeli AI byłoby idealne, to gracz nie będzie miał szans, tak? Bo w grze, która jest w czasie rzeczywistym, AI zawsze będzie mogło szybciej wydawać rozkazy, szybciej obliczać czy wymyślać pewne rzeczy niż gracz, tak? W grze jakiejś tam turowej, idealne AI podejmuje idealne decyzje, no to znowu jest niemożliwe do pokonania. Więc AI nie może być idealne. Co więcej, często powinno być właśnie ułomne. My to właśnie zauważyliśmy bardzo mocno, może nie przy This War of Mine, ale przy Crush Your Enemies, że przy stworzeniu zbyt dobrego AI po prostu gra nie była fajna, bo, no bo ciągle przegrywaliśmy, a to co to za frajda przegrywać, tak? Więc chociaż niektórzy może lubią, ale z reguły to jest lipa, więc my podeszliśmy tutaj do tego tematu tak, stworzyliśmy AI najlepsze jak potrafiliśmy, niskim kosztem, żeby to nie zajęło nam zbyt dużo czasu, nie idealne, ale bardzo dobre, a potem je stopniowo ogłupialiśmy. I nawet ogłupialiśmy je stopniowo, tak? Czyli na początku gry AI było w ogóle głupie, bardzo schematyczne, bardzo łatwo było je pokonać. Później było coraz mądrzejsze, więc gracz miał ciągle nowe wyzwania. Jak raz rozkminił jakiś schemat, to potem miał kolejne do odkrycia. I, no i po prostu poziom trudności rósł, więc musimy tu zawsze tak kombinować z tym AI, żeby ono nie było zbyt mądre, zbyt dobre. To musi być takie, w które się po prostu, z którym się fajnie gra, z którym się fajnie rywalizuje. Nie może być zbyt schematyczne, bo jeżeli jest głupie i nie reaguje na przykład na nasze reakcje, no to wtedy gracz mówi, że co to za gra i co to za AI, to jest bez sensu. Ale z drugiej strony też zauważyliśmy, że często, jeżeli nawet gracz po, nie wiem, po pół godziny gry jest w stanie na jakiejś planszy znaleźć schemat, według którego działa AI, to nie jest problem, bo to też jest frajda dla gracza, że odkrył, jak działa dany system, wymyślił rozwiązanie na to i pokonał to AI. Więc nawet odkrycie takich schematów wcale nie jest złe, to nadal jest frajda dla gracza. Więc warto tego tak podchodzić. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. AI nie powinno oszukiwać, w takim sensie ono powinno zawsze używać tych samych środków, których gracz może użyć, tak? Mamy, nie wiem, jakąś grę samochodową, to nie może być tak, że na przykład samochód AI jest w stanie, nie wiem, lepiej brać zakręty, a samochód gracza z tym sobie nie może poradzić. Albo mamy grę RTS, gdzie są jakieś ograniczenia na ruch i na przykład AI to nie obowiązuje. Tak nie może być, tak? Bo wtedy właśnie gracz się czuje oszukany, że AI jest ponad zasadami, które jego dotyczą. Więc my zawsze, jak to robimy, podejście do AI, to robimy takie, które korzysta z tych samych dokładnie narzędzi, z których korzysta gracz. Czyli to są właśnie te akcje, tak? To, co my wykonujemy. To musi być dokładnie to samo dla gracza i dokładnie to samo AI, tak? Więc oni muszą operować na tych samych jakby mechanikach. Co nie znaczy, że znaczy AI może trochę oszukiwać, może czasem wiedzieć więcej niż gracz wie, albo w This War of Mine dużo oszukiwaliśmy. Tam często była taka wiedza globalna, że wydawało się, że na przykład postacie nie powinny wiedzieć jakiejś informacji o sobie, ale wiedziały. Ale nadal to się ukrywało, to było tak dobrze ukryte, że gracze tego nie wiedzieli i to było wtedy fajne, bo to po prostu lepiej działało. Tak po prostu było łatwiej zrobić. Ale nadal powinniśmy te same ograniczenia narzucać na system AI, jakie narzucamy na graczy.
Dobra, to jest dla gracza, jak jest dobre AI. Teraz, jak jest dobre AI dla dewelopera, bo to też jest bardzo ważne. Takie, które wspiera gameplay, czyli przede wszystkim właśnie spełnia swoje zadanie, ale musi być konfigurowalne, przewidywalne, co ciekawe. AI dla dewelopera musi być przewidywalne w tym sensie, że jak gdzieś sobie wymyślimy, na tej planszy, w tym miejscu chcę, żeby AI się zachowało tak konkretnie, jak sobie wymyśliłem, to musimy być w stanie to skonfigurować. Jeżeli system na to nie pozwala, to jest zwykle słaby. Niektóre gry muszą mieć takich więcej opcji, niektóre mniej. Przy Crash Bandicoot mieliśmy tego mało, bo tamte plansze są w miarę podobne. Znaczy wyzwania są dość podobne, tam się mało takich customowych rzeczy dzieje, ale w This War of Mine to było nagminne, że my bardzo często potrzebowaliśmy, żeby w konkretnych sytuacjach postać się zachowała jakoś tam, bo to nam dawało jakąś scenkę, jakąś konkretną sytuację i to było unikalne, więc dobry system powinien to wspierać. Mieliśmy z tym trochę walki, żeby to się udało, no ale wyszło. Więc o tym musimy też od początku myśleć. Jak zrobić, żeby dało się poza tym taką ogólną konfiguracją systemu robić jakieś customowe rzeczy, customowe zachowania. Reusowalne, tak? To znowu dobry przykład z This War of Mine. Stworzyliśmy jedno zachowanie dla jednej postaci, to chcielibyśmy je lekko przekonfigurować, wstawić do innej postaci, żeby to nam działało. W szczególności tam na przykład mieliśmy dziesiątki, jak nie setki różnych zachowań, no to staraliśmy się tak tworzyć, żeby dało się je skleić dla każdej postaci, po prostu dla jednej postaci wklejamy jakieś zachowania, dla drugiej inne, no i to wszystko musi sobie działać fajnie. Więc to też jest ważne, szczególnie właśnie przy większych grach. No i skalowalne, tak, że znowu przykład, damy 5 zachowań dla postaci, no to wprowadzenie kolejnych 10 nie powinno być dużym problemem. Jeżeli jest, no to też jest nie za fajnie. Skalowalne w tą stronę, a w drugą, no jak działa jedna postać, to 15 fajnie, żeby też na wydajnościowo ruszyło. Więc o tym też musimy myśleć. Więc to są takie rzeczy, o których musimy pamiętać, projektując taki system do naszej gry. Różne firmy do tego podchodzą, u nas zwykle było tak, to w bitach i teraz u nas tak samo, że bardzo mocno dzielimy się pracą, tak? Czyli programista robi głównie techniczne rzeczy, designer robi sam design gry, tak? I przy akurat AI było zwykle tak, że programista dostarcza mechanizmów, klocków, który później designer składa konkretne już rzeczy, konkretne zachowania. Więc jak pracujemy w zespole, czyli nie sami, nie w dwie osoby, tylko w takim większym zespole, no to musimy myśleć właśnie, jak coś takiego sobie stworzyć, co będzie dobre dla wszystkich. I nam się będzie łatwo programowało, designerowi to będzie się łatwo używało i o tym za chwilę opowiem. Dobra, to teraz przejdę przez kilka takich podejść do AI. Niektóre są oczywiste, niektóre będą na pewno bardzo dobrze znane ludziom z Polibudy, ale są stosowane, więc sobie przelecimy przez kilka różnych systemów. W przypadku skryptowanego AI ciężko mówić o systemie. To jest takie najprostsze podejście, zwykle stosujemy na początku, czyli proste skrypty, jeśli coś, to coś tam, tak? Jeśli widzę przeciwnika, to strzelam, tak? Albo jeśli, nie wiem, spadło mi HP, to padam na ziemię. Tego typu bardzo proste zachowania, jakieś programowanie zdarzeniowe typu, nie wiem, właśnie jak coś się zdarzyło, no to wykonujemy jakąś konkretną akcję. To się strasznie fajnie kustomizuje, tak? No bo tu konkretnie piszemy to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Ale z drugiej strony trzeba wszystko przewidzieć, co jest plusem i minusem. Jak jest AI bardzo proste, to jest fajne, a jeżeli jest skomplikowane bardziej, to już to się robi wtedy trudne. Bo rzeczywiście musimy praktycznie wszystko przewidzieć w takim skrypcie. Ciężko osiągnąć emergencję tutaj, tak? Czyli że z prostych zasad tworzy nam się dużo bardziej skomplikowany system. Skryptowanym AI z tym jest ciężko i się dramatycznie komplikuje wraz z rozbudową. My coś takiego robiliśmy czasem, prototyp Crash Your Enemies na pewno był tak zrobiony, gdzie po prostu designer, nawet nie programista, sobie siedział i pisał proste skrypty. Każdy był preplansza tworzony, że jeżeli mamy tu ileś ludzików, to wyślij je gdzieś tam zaatakuj i tak dalej. To było tyle fajne, że bardzo szybko dało się te skrypty zrobić, ale właśnie, było mało sprytne to AI było, więc jeżeli coś się działo, czego designer nie przewidział, to AI sobie nie radziło z tym. Wtedy podejmowało bardzo głupie decyzje. No i zwykle te skrypty były zbyt customowe, za bardzo przyklejone do konkretnej planszy i ciężko było to reusować. Także to były konkretne jakby zachowania do konkretnych plansz pisane. Co nie znaczy, że tak nie można robić, bo tak właśnie można robić. My na etapie prototypowania tak robiliśmy, tak było po prostu szybciej, taniej i lepiej. Zaczynaliśmy to prototyp robić po godzinach we dwóch, więc nie mieliśmy czasu po prostu na to. Więc takie skrypty wystarczyły nam do prototypu, żeby tam ocenić, czy gra jest fajna, czy nie. A potem to przepisaliśmy i zrobiliśmy zupełnie inaczej. Dobra, drugie takie podejście to jest mega popularne i no to wszyscy pewnie wiedzą, o co chodzi, tak, maszyna stanów. Jest to fajne rozwiązanie, ale ma też parę minusów. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi.
w przypadku podejścia z budowania maszyny stanów. Agent zawsze jest w jakimś konkretnym jednym stanie, który oznacza bardzo konkretne działania. Na przykład to może być stan walki, stan ucieczki, stan poszukiwania, stan bezczynności, cokolwiek. Tak, patrząc na programowanie, no to po prostu byłaby jakaś klasa, która ma jakąś tam pewnie funkcję update, w której coś się dzieje w kółko, w miarę jedno spójne zachowanie. No i w wyniku spełniania konkretnych zachowań, warunków, przechodzimy do innego stanu, który znowu robi jakieś inne zachowanie. I w tamtym stanie znowu, zajdą jakieś warunki, to przechodzimy gdzieś indziej. Bardzo prosty przykład. Tak, wyobraźmy sobie taką maszynę stanów. Maszyna stanów jest fajna, bo graficznie można ją przedstawić. Tak? Wyobraźmy sobie cztery proste stany. Bezczynność, podążanie za przeciwnikiem, walka i ucieczka. Tak? I mamy jakieś połączenia pomiędzy nimi zdefiniowane. I na przykład, jak jesteśmy w bezczynności i zobaczymy przeciwnika daleko, no to wchodzimy w tryb, znaczy w stan podążania za przeciwnikiem. Jak będziemy blisko przeciwnika, no to włącza się walka, w której tam, nie wiem, zadajemy ciosy w kółko. Jak nam HP spadnie poniżej poziomu jakiegoś tam, no to wchodzimy w stan ucieczki. Jak uciekniemy daleko albo wyleczymy się, to wchodzimy w stan bezczynności i tak dalej. Także koncepcyjnie, wiadomo, proste. Da się to przedstawić graficznie, da się konfigurować. Każdy z tych stanów mógł mieć jakieś parametry w edytorze, więc możemy spokojnie sobie do tego stworzyć edytor. Takie proste sobie stany rozpisać. Programista może to nam napisać, czy nawet designer w stanie takie proste rzeczy sobie pewnie popisać. To nie jest z tym duży problem. Gdzie się pojawia problem? Problem jest wtedy, kiedy tych stanów jest dużo więcej. To jest chyba główny problem maszyny stanów. Przynajmniej z mojego doświadczenia. Bo wyobraźmy sobie, że teraz wprowadzamy, powiedzmy, piąty stan. Załóżmy, że ta walka była walką wręcz i mamy inny stan do walki dystansowej. Załóżmy, że to działa inaczej, tak? No, wyciągamy broń, strzelamy. W wyniku innych warunków wchodzimy do walki dystansowej. Więc okej, dodajemy stan walki dystansowej. Zdefiniowaliśmy sobie skrypt, który to robi. No i teraz tak, musimy zastanowić się, z których stanów możemy w ten stan wejść, tak? Czy z bezczynności możemy, czy z podążania za przeciwnikiem możemy, czy z walki możemy, czy z ucieczki możemy. No i załóżmy, że wymyśliliśmy, jakie warunki są, żeby wejść do tego stanu z tych pozostałych. I znowu musimy się zastanowić, no dobra, to z tej walki dystansowej, to w które stany my możemy wejść, jeżeli zadają jakieś tam warunki. I możemy sobie to analizować. I zauważcie, że wprowadzając piąty stan, musimy te cztery jeszcze raz sobie przejrzeć i mocno przeanalizować i tak naprawdę zmodyfikować. Tak? Musimy napisać, czy tam wyklikać sobie, że bezczynność, no to może przejść w tą walkę dystansową. Pięć stanów to jest spoko. Co jak jest tych stanów 100 i wprowadzamy 101, albo jest tych stanów 200 i wprowadzamy kolejne 10, tak? No to mamy 200 innych stanów, które musimy przeanalizować. I to wcale nie jest taki wydumany przykład, bo z tym rozmiarem stanów, bo właśnie w dysforowaniu mieliśmy coś takiego. Mieliśmy zachowań spokojnie, może 100, może więcej, z których każdy miał jakąś konfigurację, jakoś działało i pomiędzy wieloma z nimi mogliśmy przechodzić. Więc gdybyśmy to robili na maszynie stanów, to byśmy umarli chyba. To nie to, że rozwiązanie, które zrobiliśmy, było bezbolesne, tak, ale przemaszenie stanów to było nie do utrzymania. Tak? Wprowadzamy kolejny stan i musimy analizować dokładnie, skąd, dokąd możemy przejść, więc to się wtedy robi dramat. A naprawdę nie tak trudno jest skomplikować AI, żeby miało tyle zachowań. Tak? Możemy nie mieć bezczynność, atak właśnie wręcz, atak dystansowy. Co my tam jeszcze mieliśmy? Wołanie o pomoc, reakcja na wołanie o pomoc, ucieczka, zastraszanie, jakiś tam handel, poszukiwanie przeciwnika, badanie dźwięku, który usłyszeliśmy, wołanie o wsparcie, chowanie za coverem. Także wiecie, mogę to wymieniać bardzo długo i te wszystkie zachowania zrobiliśmy, więc na maszynie stanów to by był dramat. Co nie znaczy, że maszyn stanów nie używamy. To się super spisuje przy prostych właśnie systemach, gdzie tych mamy stanów, nie wiem, 10, 15 i to bardzo fajnie działa. Prototyp gry, który robiliśmy przed This War of Mine, z którego potem This War of Mine dokładnie, powstało. Korzystał z maszyn stanów i to działało super, bo te zachowania postaci były dosyć proste, tam była tylko decyzja, że ludzik wpadał do budynku, decydował gdzie iść i jakoś tam reagował trochę na przeciwników. I to było proste, więc to bardzo fajnie działało jak maszynie stanów. Więc to jest spoko rozwiązanie, szybkie, łatwe, ale raczej do mniej skomplikowanych systemów. Główny problem tutaj polega na tym, że my podejmujemy decyzję o tym, skąd, dokąd przejść, nie z poziomu tego stanu, do którego idziemy, tylko z poziomu stanu, w którym jesteśmy. Tak? Czyli na przykład, jak wiemy, że walka jest dużo ważniejsza od bezczynności, to nadal w bezczynności musimy wyklikać tam, że okej, to z bezczynności mogę przejść do walki. I to jest głównym problemem, że musimy tak by analizować w drugą stronę niż powinniśmy.
I w szczególności też ciężko tutaj zrobić taki bardzo ogólny edytor, że na przykład sobie designer siada i składa z klocków, no dobra, to jeżeli jestem w stanie walki, no to biegnę, atakuję, odpalam animację, odpalam dźwięk i tak dalej. To się ciężko na maszynie stanów robi, bo to trzeba było zwykle napisać w jakimś skrypcie. Ale mam rozwiązanie, które w tym nam pomaga. Drugie, trzecie podejście, drzewa behawioralne. I o tym opowiem najwięcej, bo to jest najciekawsze moim zdaniem i najbardziej wartościowe, bo się rzeczywiście w większości gier, gdzie mamy symulacje pojedynczej jednostki, na przykład właśnie RPG czy FPS-y, nawet w strategiach się to stosuje, to rozwiązanie jest używane. Nie wiem, CD Projekt tego używa, Hogi tego używają, my tego używamy, masa firm tego używa, mówią na świecie. To są właśnie drzewa behawioralne, które w dużej mierze rozwiązują problemy maszyn stanów i pomagają na jeszcze lepszą kustomizację. Czy ktokolwiek używał drzew behawioralnych? Mało kto, to dobrze, bo będę miał o czym opowiadać. Okej, więc o co chodzi? Jak drzewo wygląda, mam nadzieję, że każdy wie, szczególnie na tym wydziale. No, ale to nie to drzewo. Dokładnie, dokładnie. Więc korzeń mamy u góry, tak? Więc to jest też takie nasze drzewo. Okej. Każdy wierzchołek w drzewie to jest jakieś zachowanie, wierzchołek, który nie jest liściem, to jest zachowanie, złożone zachowanie agenta. Czyli znowu możemy sobie wyróżnić takie grube zachowania typu walka, typu ucieczka, typu, co tam mieliśmy, podążanie za przeciwnikiem, cokolwiek. To może być złożone zachowanie. Czyli ten wierzchołek, który jest po drodze, to jest takie jedno złożone zachowanie. Teraz kilka takich szczegółów. Każdy wierzchołek wie samodzielnie, czy się może uruchomić. Czyli na przykład wierzchołek walki wie, czy się może uruchomić, bo spełniają jakieś warunki, na przykład, że widzę przeciwnika. Wierzchołek, nie wiem, ucieczki wie, że może się odpalić wtedy, kiedy to HP mu, powiedzmy, spadło poniżej jakiegoś poziomu i wie, gdzie ma uciekać, tak, bo jest, powiedzmy, droga ucieczki. Czyli każde zachowanie samo wie, czy się może odpalić, czy nie. Zauważcie, że w maszynie stanów było odwrotnie. To stan, z którego wychodziliśmy, tak jak mówiłem, decyduje o tym, gdzie idziemy. Więc tutaj każdy wierzchołek ustalamy, że wie, czy on sam się może wykonać. I gdy dany wierzchołek się odpala, to uruchamia pierwsze swoje dziecko od lewej przy rysowaniu normalnym drzewa. Pierwsze swoje dziecko od lewej, które może się rzeczywiście też odpalić. Czyli to działa hierarchicznie, na każdym poziomie te wierzchołki sprawdzają, czy się mogą odpalić. I zawsze odpalamy pierwszy dostępny. W ten sposób powstaje nam taka drzewiana struktura decyzyjna, tak? Bo wierzchołek jakiś tam większy wie, czy się może odpalić, później odpala swoje pierwsze dostępne dziecko, jak my powiedzmy, nie wiem, 5, no to jedno z tych zachowań się odpali, jeżeli może. I zawsze wykonywana jest tylko jedna gałąź drzewa. Czyli tak jak w maszynie stanów był zawsze jeden stan, tak tutaj mamy zawsze jedną gałąź. I możemy sobie to rozrysować. Też to jest super fajne, bo właśnie da się to wizualnie przedstawić. To jest mega uproszczony przykład, tak? Bo drzewa zwykle wyglądają dużo więcej, tych wierzchołków są setki, tysiące i tak dalej. Ale umówmy to na bardzo prostym przykładzie. Załóżmy, że mamy drzewo przeciwnika, no i mamy te trzy nody. Walka, podążanie za przeciwnikiem, bezczynność. Podobny przykład jak z tą maszyną stanów. I tam pod spodem jeszcze były kolejne nody, o których zaraz jeszcze powiem. Więc jeżeli wiemy, że odpala się zawsze pierwszy z lewej przy uruchamianiu drzewa, który się potrafi odpalić, to zauważcie, że mamy taką hierarchizację zachowań. Czyli najpierw sprawdza się walka, czy może odpalić. Jeżeli walka stwierdza, że nie mogę się odpalić, bo nie są spełnione warunki, na przykład nie widzę przeciwnika, no to sprawdzamy, czy podążanie za przeciwnikiem się może odpalić. Jeżeli nie może, to się odpala bezczynność, która się kręci. Tam jest jakieś zachowanie pojedyncze, które jak się skończy, drzewo się wykonało i odpala mi od nowa. I znowu sprawdzamy warunki. Czy walka się może odpalić, czy podążanie za przeciwnikiem się może odpalić, czy bezczynność może się odpalić. Więc jeżeli na przykład za drugim uruchomieniem się okaże, że walka się może odpalić, no to uruchamia się walka, czyli tamta pierwsza gałąź. Jak ona się skończy wykonywać, znowu drzewo się kończy i jedziemy od nowa. I tak lecimy w kółko i w kółko. Na tym etapie się to jeszcze dużo nie różni od maszyny stanów, ale to, co najważniejsze, to, że zwykle nie ma takich grubych nodów typu walka, typu node podążanie za przeciwnikiem, typu node bezczynność, tylko to są po prostu nody pośrednie, w których mamy kolejne nody. Tych poziomów może być mega dużo, tu zrobiłem tylko dwa, bo więcej to będzie nieczytelnie. Załóżmy, że bezczynność to jest znowu zbiór kolejnych nodów. Tak jak wam mówiłem, zawsze każdy wierzchołek próbuje odpalić swoje pierwsze dziecko w typowym przypadku. Ale może mieć inne rodzaje nodów, tak? Bo tak jak typowo odpalamy jeden pierwszy, który może się uruchomić, tak? Możemy mieć na przykład sekwencję. Zaznaczymy to do poziomu strzałków w bok. Załóżmy, że bezczynność jest nodem typu sekwencja, czyli on nie odpala pierwszego, który może i tylko niego, tylko odpala wszystkie po kolei, jak się będą kończyć. O ile mogą się odpalić, tak?
Czyli w bezczynności moglibyśmy wpiąć takie nody jak wylosuj punkt zainteresowania, do którego będziemy szli z jakimś parametrem zasięgu, uruchom node ruchu później, gdy ten node się skończy, to uruchom animację, jak ten node się skończy, to uruchom jakieś tam czekanie. Czyli tak mogłoby wyglądać bardzo proste drzewo bezczynności. Czyli ten node bezczynność to nie jest jakiś customowy node napisany do gry, tylko to jest typowy node taki drzewowy typu sekwencja, który po prostu odpala sekwencję. Sekwencyjnie te wszystkie nody, które są pod spodem. Jak mogłaby wyglądać walka? Walka mogłaby wyglądać tak, że ma pod sobą node, który jest dekoratorem, czyli tam dekorator dodaje, no taki wzorzec projektowy, tak, tu w drzewie też się stosuje, który po prostu dekoruje w jakiś sposób zachowanie, które jest pod nim, na przykład dodaje jakieś konkretne warunki albo coś nowego uruchamia na czas wykonania pod drzewa, które jest pod nim. W tym przypadku możemy sobie wyobrazić dekorator, który sprawdza, czy przeciwnik jest w zasięgu jakimś tam, w tym przypadku 1 metra. Jeżeli tak, to odpalamy sekwencję znowu pod nim, uruchom animację ciosu i zadaję obrażenia po wykonaniu tej animacji. Tak, czyli znowu, to nie jest tak, że mamy node walka zdefiniowany w kodzie, który jest skomplikowany i złożony, tylko mamy po prostu node pośredni, który ma pod spodem dekorator, który on tak naprawdę tworzy ten warunek wykonania, czy walka się może odpalić, czy nie. A potem mamy sekwencję jakichś tam akcji, które mogą się wywołać, jeżeli ta sekwencja się odpali. Więc na takiej bardzo prostym przykładzie widzimy, że odpalamy sobie drzewo, no to jest sprawdzana walka, tak? Czyli w walce jest sprawdzane po kolei wszystkie nody do dołu. Czy przeciwnik jest w zasięgu? Jeżeli tak, no to odpali się sekwencja, która się tam wykona, uruchom animację, zadaj obrażenia, skończy się drzewo, bo skończyła się ta gałąź i zaczynamy od nowa. I znowu wchodzimy do pierwszego noda, czy walka się może odpalić. Walka się może odpalić wtedy, kiedy przeciwnik jest w zasięgu. I tak w kółko. Jak się nie odpali, to się odpali może podążanie za przeciwnikiem, w którym też by były jakieś tam warunki pewnie pod spodem. Jeżeli nie, no to się odpali bezczynność, która na przykład, jak widzimy tutaj, nie ma warunków, tylko po prostu jest sekwencją. Czyli w tym przypadku ta bezczynność się odpala zawsze wtedy, kiedy inny stan się nie może odpalić, inne podrzewo. Także to jest taki bardzo prosty przykład, tak takie drzewo się buduje, więc mamy ileś tam takich generycznych, standardowych typów tych nodów, czyli na przykład sekwencja, czy selektor. Ten typowy, najbardziej typowy to jest selektor, czyli odpala pierwsze z lewej. W tym przypadku ten node enemy to by był selektor. Więc mamy selektory, sekwencje, mamy dekoratory, które dodają jakieś tam dodatkowe warunki na przykład. No i mamy te liście. Tak jak mówiłem, zwykle te nody pośrednie nie robią żadnej funkcjonalności, tylko budują nam strukturę jakby decyzyjną, a już same konkretne warunki, konkretne akcje są wykonywane na poziomie liści, czyli tych nodów, które są na samym dole. Więc z reguły wygląda to tak, że jak siadamy do drzewa, to my jako programiści tworzymy te nody, definiujemy je dla konkretnej gry. Typu właśnie odpalenie animacji, wyszukanie przeciwnika, jakaś obsługa sensorów, właśnie widzenia, słyszenia, no cokolwiek, wyciągnięcie broni, dowolne akcje, jakie są dla konkretnej gry typowe. I powinniśmy z nich korzystać, więc to sobie definiujemy, a później designer, czy też programista, może sobie usiąść do edytora drzew i to sobie wyklikiwać, po prostu ma masę tych nodów, wszystkie może parametryzować i to, czy w wyniku jakichś warunków się wydarzy jedno zachowanie, czy drugie, wynika już tylko z tej struktury drzewa, z tych sekwencji, selektorów i tych pozostałych rodzajów nodów, więc to jest całkiem proste, to jest naprawdę proste na takim koncepcyjnym poziomie, ale daje ogromne możliwości. Jest dużo lepsze od tej maszyny stanu właśnie, bo każdy stan, czyli każde poddrzewo tutaj, decyduje samo o sobie tak naprawdę. Jedyne, co musimy tu ułożyć, to pewnie tą zwykle kolejność od lewej do prawej, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. Ale jeszcze jest kilka problemów, które tutaj te drzewa nie rozwiązują. Jeszcze za chwilę wrócę do schematu. Dobra, tak jak mówiłem, sekwencje, selektory, akcje, dekoratory. Ale właśnie, tutaj nie jest rozwiązany jeden problem. Co jeżeli to zachowanie na przykład bezczynności jest długie? Na przykład to odczekiwanie na końcu to jest 5-10 sekund, tak? No to co zobaczymy przeciwnika i teoretycznie walka mogłaby się odpalić, ale ciągle jesteśmy w jakimś oczekiwaniu i nie reagujemy. To z reguły się to rozwiązuje w ten sposób, że tą ewaluację drzewa nie wykonujemy tylko na starcie, jakie odpalamy, tylko albo robimy reewaluację cały czas, nie wiem, raz na sekundę, dwa razy na sekundę, czy ile potrzebujemy, albo w wyniku wystąpienia jakichś bodźców. Czyli w czasie działania już jakiegoś poddrzewa, na przykład poddrzewa bezczynności, możemy cały czas sprawdzać, czy nie ma jakiegoś ważniejszego drzewa do uruchomienia. Jeżeli jest, no to odpalamy, tak? Czyli możemy tą reewaluację robić cały czas, nie tylko przy odpaleniu pierwszym drzewa. I tak zwykle się robi. My nie bawiliśmy się w robienie tego warunkowo, tylko po prostu tam ileś tam raz na sekundę odpalaliśmy tę reewaluację w kółko. Jeżeli się okazało, że któreś drzewo bardziej po lewej jest w stanie się uruchomić, to przerywamy aktualne i odpalamy tą
to, które jest ważniejsze. Oczywiście możemy w każdym nodzie zdefiniować sobie, czy on może być przerwany, bo powiedzmy czasem jesteśmy w takich akcjach, które nie mogą być przerwane, na przykład, nie wiem, animacja strzelania, powiedzmy, z jakiegoś powodu nie chcemy jej nigdy przerwać, żeby zawsze się wykonała do końca, bo na przykład to ma sens gameplayowy. Więc w takim nodzie możemy zaznaczyć, dobra, tego noda nie możemy przerwać, nawet jeżeli coś jest ważniejszego. Ale jak on się wykona do końca, to potem możemy przeskoczyć do ważniejszej podgałęzi, jeżeli dla nas jest to potrzebne. Więc w ten sposób osiągamy jakąś taką szybką reakcję systemu AI. I drzewa behawioralne tak naprawdę przypominają hierarchiczną maszynę stanów, tak? To, bo możemy sobie wyobrażać, że te gałęzie to są po prostu stany, które mają swoje podstany i tak dalej. Ale jako, że jest to właśnie struktura ta drzewiasta, mamy te fajne nody typu selektor, sekwencja, dekorator, to możemy sobie wszystko fajnie wyklikać i tak naprawdę rola programisty się może ograniczyć tylko do stworzenia tych nodów, a potem dowolna osoba może te zachowania sobie definiować. Może tworzyć właśnie ogólne zachowania, można robić zachowania bardzo customowe, na przykład zrobić, że dane podrzewo się odpala tylko w konkretnej sytuacji, to się bardzo łatwo da zrobić. Nie wszystko da się zrobić. Czasem ciężko jest zrobić. Czasem bywa tak, że maszyna stanów jest lepsza od drzewa. Właśnie mieliśmy w dysłorowaniu zrobić taką hybrydę, bo całe AI ludzików było zrobione na drzewach, ale sama walka była zrobiona na maszynie stanów, bo tak po prostu było łatwiej, bo tam potrzebowaliśmy dużo większej kontroli. Ale co ciekawe, maszyna stanów da się zaimplementować w formie drzewa i odwrotnie, też zwykle się da, ale to w drugą stronę gorzej wychodzi. Więc nawet na drzewie zrobiliśmy jakąś tam małą maszynę stanów w tym całym poddrzewie walki, bo tak było nam po prostu łatwiej, znaczy nam, dla designerów, bo sobie lepiej z tym radzili. Tak na przykład wyglądał edytor, bo Eleven Beach Studios ma swój własny tech, oni nie używają nic gotowego, więc musieliśmy tak naprawdę taki system sobie napisać od zera i edytor do tego stworzyliśmy. On wyglądał w ten sposób, był strasznie toporny, ale swoje zadanie spełniał. Co więcej, drzewa behawioralne da się fajnie debugować wizualnie, tak? Bo możemy tak sobie wyklikować te nody, a potem odpalić grę i patrzeć, w którym jesteśmy nodzie, w której postaci. To też fajnie działa. Więc taki widok, ale na przykład patrzyłem do Unity, jest masa jakichś dodatków. W Unrealu w ogóle to jest wbudowane. Do Unity są dodatki z tymi drzewami i wszystkie edytory wyglądają bardzo podobnie. Czasem te drzewa są narysowane tak, czasem są w formie takiej listy, ale zawsze ma to takie same działanie, tak? Więc mamy jakieś okienko z lewej strony, czy z którejś, które nam listuje wszystkie rodzaje nodów, jakie możemy użyć. Możemy je po prostu przeciągnąć do edytora i każdy z nich możemy konfigurować. Po zaznaczeniu mamy po prostu listę parametrów i to nam bardzo fajnie działa. Co więcej, takie drzewa da się bardzo fajnie rozdzielać i jakby robić moduły, tak? Bo możemy sobie zrobić właśnie na każde zachowanie małe poddrzewko, stworzyć i zapisać w oddzielnych plikach, a potem tworząc konkretną postać, my tak właśnie robiliśmy przy Twomie, robiąc konkretną postać, składaliśmy te wszystkie małe zachowania w jedno drzewo, duże. Więc te atomowe zachowania były tworzone jakby osobno i potem były tylko sklejane, bo chcieliśmy na przykład, nie wiem, stworzyć żołnierza, no to on miał wszystkie drzewa kombatu, miał jakieś drzewa zastraszania z bronią, drzewo rozbrajania przeciwnika, takie bardzo kombatowe rzeczy, ale jak na przykład mieliśmy postać typu dziadek, który głównie śpi, nic więcej nie robi, się boi, no to nie miał takich drzew jak właśnie kombat za pomocą broni palnej i czy zastraszanie, tylko miał drzewo tylko na przykład właśnie tych czynności takich idlowych, typu właśnie wylosować, że idzie do lodówki, albo idzie do okna, albo idzie do łóżka, tak? No i ma jakieś tam drzewa właśnie reakcji na przeciwnika, reakcji ucieczki, jakieś reakcji błagania o to, żeby go zostawić i tak dalej. Więc mogliśmy stworzyć taką bibliotekę, tak zrobiliśmy, bibliotekę bardzo wielu zachowań i każda później postać to był po prostu zbiór tych pojedynczych zachowań złożony w całość i skonfigurowano odpowiednio dla postaci konkretnej. Więc to wyszło bardzo fajnie. Tych nodów, kiedyś designer liczył, ile tam była, to były dziesiątki tysięcy nodów na każde drzewo postaci, więc to było strasznie dużo. Ale mimo wszystko jedna osoba to była w stanie ogarnąć. Wprawdzie siedziała nad tym 2 lata, ale się udało, tak? Co przy projekcie 20-osobowym przez 2 lata to nie jest dużo, tak? Więc to jedna osoba tylko do AI, do zrobienia naprawdę skomplikowanych zachowań, bo tam było tego strasznie dużo, to naprawdę nie było dużo. To nie był duży nakład pracy, szczególnie, że my ten tech tworzyliśmy od zera, więc on przez połowę czasu nie działał. Nie wiem, czy nadal jest dobry, ale crashuje się edytor nadal, z tego co wiem, ale... Ale to nic, bo swoje zadanie spełnił. Więc jak najbardziej takie duże zachowania są do opanowania. Czyli na taką robotę no to był jeden designer na cały etat i ja robiłem powiedzmy 1/3 etatu też przez 2 lata na to, żeby to AI obsługiwać. Tak? Czyli to mamy no powiedzmy 1,5 osoby na cały projekt, żeby bardzo skomplikowane AI dla
50 różnych postaci stworzyć, więc to jest naprawdę dobry wynik. Przy techu, który nie istniał wcześniej. Więc jak najbardziej to jest do ogarnięcia. Zdarzają się problemy, jak te drzewa są bardzo skomplikowane, to łatwo naprawdę o błędy i ciężko czasem znaleźć, dlaczego coś się wydarzyło, czego nie chcieliśmy. Więc te drzewa nie są idealne, ale nie znam lepszego rozwiązania do takich właśnie symulacji postaci, pojedynczych postaci właśnie w jakimś w symulatorze, takim twom albo w RPG-u. Przy Wiedźminie, z tego co wiem, to nie używają tego do postaci, tylko na przykład do potworów. Nie wiem, czy ktoś jest z CD Projektu na sali, żeby mnie okłamał. Nie ma, dobra, to dobrze. Ale jak sobie ściągniecie ten Redkit nawet, to tam też jest edytor drzew i można zauważyć, że oj, te drzewa są bardzo proste, bo to AI jest prosty u potworów, ale rzeczywiście coś takiego było. Przynajmniej w dwójce, nie wiem jak trójce. O, w dwójce tak było. Dobra, to tyle z drzew. Jeszcze chciałem opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy w Crash Remix, bo to było zupełnie inne podejście i to jest dobry przykład tego, że nie ma dobrego rozwiązania jednego, bo myślałem o tym, czy te drzewa się nadadzą do RTS-a, no i nie za bardzo, bo inne decyzje tam musimy podejmować tak naprawdę. W RTS-ie zwykle mamy dwa takie duże obszary do zagospodarowania, jeżeli chodzi o AI. To jest jedno, to jest zarządzanie zasobami. U nas fajnie to wyszło, bo zasobów nie ma, więc nie ma tego zarządzania. Ale druga rzecz to jest decyzja, co robimy z wojskiem, tak? Bo zawsze mamy wojsko, jakieś wyprodukujemy i musimy gdzieś je wysłać jakoś w odpowiednie miejsce, żeby to wyszło fajnie strategicznie, jakąś dobrą taktykę zastosować, nie wiem, przejść jakoś z boku na przeciwnika, zaoflankować go, czy zaatakować najbardziej czuły obszar, żeby wygrać. Więc to są właśnie takie, ten drugi obszar decyzji i to było u nas w grze do zrobienia, więc do tego się zabieraliśmy. Słyszałem, że niektórzy próbowali drzewa używać w RTS-ach, ale nie wiem, jak to wyszło, więc może jakieś gry na tym bazują, ale my do tego podeszliśmy zupełnie inaczej. I szukaliśmy w literaturze i znaleźliśmy coś takiego jak influence mapping. Czyli to, tak jak mówię, to nie jest alternatywa dla drzewa, bo to jest zupełnie co innego. Tu chodzi o zupełnie inne decyzje, ale właśnie chciałem wam o tym powiedzieć, bo to bardzo prosty znowu koncept, a strasznie fajnie działa i właśnie jest emergentny. No co właśnie bardzo lubię, że definiujemy jakieś proste zasady, a system potem z tych prostych zasad jakby tak fajnie działa, że się wydaje dużo bardziej skomplikowany niż rzeczywiście jest. Dobra, influence mapping. Czyli używamy tego do zarządzania, znaczy do podejmowania decyzji, gdzie wysłać ludzi. I to działa zarówno w RTS-ach i wiem, że też używają tego firmy przy na przykład FPS-ach, gdzie mamy wiele jednostek przeciwnika i one muszą na przykład dobrze taktycznie zagrać, czy strategicznie przeciwko graczowi czy graczom. I zdecydować, czy atakujemy z przodu, czy atakujemy z tyłu, czyli po prostu gdzie wysyłamy to wojsko. Sam pomysł jest właśnie bardzo prosty. Tak, metoda wyznaczania obszarów, w które należy skierować swoje siły. Tylko świat gry musi być reprezentowany przez graf albo przez siatkę, ale to zwykle nie jest problem, tak? Bo każdy, nawet świat, który jest ciągły, możemy przedstawić w sposób dyskretny. U nas to znowu było bardzo proste, bo mamy świat dyskretny, więc to było gotowe, po prostu świat mamy podzielone na kratki, ale w dowolnym RTS-ie możemy sobie logicznie go podzielić na kratki, w FPS-ie możemy go sobie podzielić, na przykład jak mamy siatkę pomieszczeń, to zrobić z tego graf, tak? Gdzie każdy wierzchołek to jest inne pomieszczenie, które jest połączone z innymi. Dobra, i o co chodzi? Ustalamy, że każda jednostka, budynek, zasób, czy cokolwiek, co jest istotne na levelu, ma swój wpływ. Wpływ, czyli liczbę tak naprawdę, jakoś tam, nie wiem, od zera do iluś tam, to musimy sobie jakoś tam ustawić to, żeby to się potem dało zbalansować. I poza tą wartością mamy obszar, na którym ten wpływ jest. O co chodzi z obszarem? Na przykład jak mamy rycerza, to on ma, powiedzmy, większy wpływ niż zwykły chłop, ale jedni i drudzy mają ten wpływ w swoim, nie wiem, promieniu metra jednego. Jak mają łuczników, to mają na przykład wpływ pół, dużo mniejszy w swoim obszarze, ale mają duży wpływ dookoła, tak? Bo z kolei strzelają z łuku i mogą ranić mocno jednostki, które są z daleka. Czyli o to chodzi w tym obszarze. Czyli mamy wartość, mamy obszar. No i teraz tak, liczymy dwie mapy tak naprawdę na początek. Mapę, czyli znowu w tej reprezentacji grida całego świata, po prostu dla każdej kratki w tym gridzie liczymy sumę wpływu naszych jednostek, budynków, zasobów i sumę wpływu tych wszystkich rzeczy, które należą do przeciwnika. Czyli mamy po prostu dwie tablice tych sum. Jakby to przedstawić kolorem na bardzo prostym przykładzie, to mogłoby wyglądać na przykład tak. Załóżmy, że mamy prosto planszę, dwie jednostki, pomarańczowe załóżmy to jest nasz wpływ, niebieskie załóżmy to jest wpływ przeciwnika. Więc one po zsumowaniu, przepraszam, po odjęciu, tworzą nam mapę wpływu całej planszy. Czyli właśnie bierzemy swoją mapę, odejmujemy od tego mapę wpływu przeciwnika i jak sobie zwizualizujemy, to może wyglądać to w ten sposób na obrazku.
Tak, dla bardzo prostego przykładu, gdzie mamy dwie jednostki i planszę na tylu gridach. Tak? Każda jednostka ma właśnie swój wpływ, który w tym przypadku wygasa raz wraz z odległością. No i widzimy, że na przykład na środku to się tam zeruje. Niebieskie, powiedzmy, są wartości ujemne, pomarańczowe to są dodatnie. I teraz mega prosta zasada. Ustalamy, że waga danego obszaru, czyli to, jak bardzo jest ważne, to jest po prostu wpływ tego obszaru przez koszt przejścia z naszego miejsca do miejsca, w którym obliczamy ten wpływ. Bo jeszcze o co chodzi? My obliczamy tę wagę z punktu widzenia na przykład konkretnej jednostki czy konkretnego oddziału. Na przykład mam, nie wiem, zbiór łuczników, no to chcę wyliczyć, gdzie im się najbardziej opłaci pójść, żeby zdobyć jak największą przewagę. Więc dla tych łuczników w danym miejscu szukam obszaru, który ma największą wagę. I właśnie taką wagę obliczam przez wpływ tego miejsca, które aktualnie badam, przez koszt przemieszczania się do tego miejsca. Koszt, czyli odległość w szczególności, ale jeszcze mogą być dodatkowe zmienne typu, nie wiem, trudność terenu, czy jak niebezpieczne jest przejście przez dany obszar, bo tak też może być. No i tak, cel możemy wyznaczyć po prostu z zasady, że obszar z największą wagą to jest miejsce, którego powinniśmy pójść. Czyli to jest strasznie proste. A to jest do zaimplementowania w godzinę może, ale to i nawet już to działa, tak? Takie bardzo proste rozwiązanie. To ja często się wrąbuję w jakieś głupie sytuacje albo potrafię się zapętlić i iść ciągle i przegrywać dane miejsce, więc tu jest potrzebne dodatkowe warunki, o czym zaraz powiem, ale już taka prosta zasada pozwala zrobić AI, który rzeczywiście wydaje się na dużo mądrzejszy niż jest. Tak, bo jeżeli są dwie jednostki, no to nie ma tutaj co kombinować, ale jak składów jest wiele, budynków jest wiele, są jakieś zasoby na planszy, to nagle wszystko zaczyna działać. Te jednostki chodzą, atakują w miarę sensownie, zwykle stopniowo atakują. Jeżeli widzą, że gdzieś my mamy za dużą przewagę, no to on wysyła wtedy tam swoje jednostki, nasz przeciwnik, i to działa naprawdę nieźle. Ale to jest zwykle właśnie za mało, więc trochę to można rozwinąć. Ale tak jak mówię, nawet to już pozwoliło grać w tą grę, tak? Tak tam pół dnia roboty i jest. Ale jeżeli chcemy zrobić coś naprawdę fajnego, to możemy kilka więcej map obliczyć jeszcze. Na przykład mapę, no to wszystkie były angielskie nazwy, to po polsku trochę głupio brzmią, mapa napięcia, gdzie nie robimy różnicy naszego wpływu i przeciwnika wpływu, tylko dodajemy. I teraz im większa wartość na takiej mapie, w takim danym obszarze, tym wiemy, że większe siły tam ogólnie są. Niekoniecznie nasze, niekoniecznie przeciwnika, ale wiemy, że tam jest po prostu duża ilość wojska. Czyli to jest kolejna informacja, z której możemy skorzystać. Druga rzecz, mapa wrażliwości, czyli teraz odjęcie tej mapy napięcia, czyli tam, gdzie mamy najwięcej wojska, tam największa wartość i odjęcie od niej wartości absolutnej wartości względnej z mapy wpływu, czyli tej różnicy, którą wcześniej liczyliśmy. I znowu nam tu fajna informacja wychodzi, bo teraz w każdej tej kratce tego grida będziemy wiedzieli, że im większa tam wartość jest, tym większe siły wyrównane walczą ze sobą, tak? Czyli na przykład większa wartość będzie tam, gdzie mamy 50 versus 50 niż 10 versus 10. Czyli wiemy, że tam są duże bitwy i na przykład to jest miejsce, aha, jak tam są duże bitwy i ciągle ciężko jest zdobyć przewagę, no to zbudujmy tam wieże albo zbudujmy baraki blisko po to, żeby tą szalę zwycięstwa w tym miejscu, gdzie jest dużo strat wojska, przechylić na naszą stronę, tak? Czyli to jest kolejna informacja. I takich map sobie możemy wymyślać masę całą i napisać bardzo proste zasady, według których podejmą decyzję, czy wysyłać wojsko, czy gdzieś nie wysyłać. Tak, czyli na podstawie informacji z wielu map i dodatkowych warunków możemy tworzyć naprawdę dowolne strategie. I teraz ten influence mapping dobrze się klei z tym pierwszym, co powiedziałem, czyli o tych skryptowanych zachowaniach. Na podstawie takich map i prostych skryptów naprawdę możemy bardzo fajne AI stworzyć. Tak właśnie zrobiliśmy w Crush Your Enemies, gdzie właśnie mamy tych map, właściwie jedną map, no trzy mapy mamy, różne, i bardzo proste skrypty właśnie, typu, że które na przykład są inne, inaczej działa dla różnych typów jednostek, ale tam dodatkowe warunki są na przykład, czy jak wiem, że obszar, który wyszedł mi najbardziej opłacalny, że jeżeli wiem, że tam jest wojsko, które i tak rozwaja mój skład, który chcę tam wysłać, to pytanie, czy go wysyłam, czy nie. Ewentualnie mogę też to jakoś przemnożyć sobie tę uwagę przez różnicę siły tego, kogo wysyłam, do siły tego, gdzie chcę iść, tak? Czyli to jest kolejny warunek, kolejna waga, którą możemy sobie domnożyć, tak? Możemy sobie jakoś przemnażać na przykład jakiś tam stopień desperacji, tak? Że jak wiemy, że przegrywamy, no to powiedzmy skupiamy wojsko i zawsze atakujemy w jedno miejsce, czyli możemy wtedy sobie zapamiętywać, gdzie ostatnio najwięcej wojska wysłaliśmy i tego typu rzeczy. Ważne, żeby nie robić tego tak na zasadzie bardzo sztywno, że jeśli coś, to coś, tylko bardziej robić tak, że jeżeli jakiś warunek następuje, to przemnożyć wagę, żeby to dało się tweakować, i żeby nadal powstawały
często nieprzewidywalne sytuacje, ale bardzo fajne sytuacje, że w wyniku jakichś tam kilku warunków waga wyszła taka, że jednak gdzieś zaatakowaliśmy albo nie. Można wprowadzić bezwładność i propagację wpływu, tak? Czyli w przypadku, no właściwie w każdym przypadku, że na przykład ten wpływ nie gaśnie od razu po zginięciu wojska, tylko zostaje przez jakiś czas. Dzięki temu właśnie mamy tu jakby pamięć taką, gdzie ostatnio wojsko szło i to też trochę wpływa, zmienia wtedy działanie systemu. Propagacja, czyli jak mamy w jednym miejscu duży wpływ, to on się rozlewa na pozostałe kratki wokoło. Tak? Nie tylko wynikające z jednostek, tylko na przykład z sumy, że jak się duży wpływ uzbierał w jednym miejscu, w jednej kratce, to trochę ten wpływ można rozpropagować na inne kratki, że tam też warto wojsko wysyłać, albo nie warto. Tak? Dodatkowo projektant może wprowadzić dodatkową swoją mapę celu na każdą planszę, czyli jeszcze dodatkowo przemnożyć konkretne kratki, jeżeli na przykład chce osiągnąć, że na tej planszy ważna jest obrona tego jednego budynku, bo tak mu gameplayowo wychodzi, albo taka jest historia do powiedzenia w danym levelu, no to sobie można to zrobić, tak? Po prostu dodatkowy mnożnik, czy dodatkowa jakaś wartość dodana do jednego noda, czy do jednej kratki na planszy i to nam fajnie zacznie działać. Czyli znowu mam tą kustomizację, to tutaj zadziała. No i tak jak mówiłem, do obsługi mapy wpływu wystarczą bardzo proste skrypty i jak najbardziej da się zbudować naprawdę złożone zachowania. Skrypt ma może, nie wiem, 300-400 linii, czyli 300-400 linii powiedzmy kodu plus właśnie wyliczanie map i konfiguracja do jednostek i mamy AI do całej gry zrobione. Tylko to trzeba było dotwikować później oczywiście, no ale to działa, więc także widzicie bardzo proste rozwiązanie koncepcyjnie, a dało się naprawdę fajne rzeczy zbudować. Więc u nas wygląda to w ten sposób, że więc jest z defaultu podcięty na grid, ale tak najbardziej da się zastosować do każdego RTS-a czy do wolnej gry, w której musimy zarządzać jednostkami, decydować, z której strony mają atakować. Tak? Możemy sobie wyobrazić, że to nie jest jakieś tam pole bitwy, tylko jest na przykład budynek z pokojami. Tak? I znowu możemy decydować, którą stroną atakować, żeby zniszczyć przeciwnika. Z punktu widzenia AI oczywiście. Dobra, długo już gadam. Więc tak, to są te cztery rzeczy, o których chciałem najwięcej powiedzieć. Dosłownie hasłowo tylko jeszcze powiem, mamy jeszcze inne techniki, na przykład planery. Tych rzeczy nie robiłem, więc o tym nie będę dużo mówił po prostu, tylko rzucam hasłowo, że jak ktoś jest zainteresowany, to żeby to zbadać. Planery, trochę bardziej wyrafinowane drzewa behawioralne, że my po prostu składamy konkretne plany i mamy konkretne warunki, czy ten plan dany można wywołać, czy nie. I potem te plany też się segreguje jakimiś priorytetami i po prostu w zależności od, czy wystąpiły jakieś warunki, czy nie, to odpalamy konkretny plan. Tak to mniej więcej koncepcyjnie wygląda. Chciałbym takiego spróbować, jeszcze nie robiłem, więc nie wiem, jak się spisuje. Wydaje mi się, że wiele gier z tego nie skorzystało jeszcze. Mamy agentów BDI, czyli Belief, Desire, Intention. To jest taki w sumie podział, który się pojawia w każdym AI, ale samo sedno działania, no to mamy takie, że po prostu mamy te beliefs, czyli wiarę, czyli wiedzę tak naprawdę. Desire, czyli te cele, które AI musi osiągnąć, i intentions, czyli aktualnie wykonywane plany. I teraz na podstawie desires i beliefs postać wybiera konkretne plany do wykonywania. Więc to też trochę jak podobne jak planery i tym podobne. Mamy sieci neuronowe, tak, to pewnie część z was miała na studiach. Też można to zaprzęgać do gier. Mam logikę rozmytą też ze studiów, pewnie wszyscy znają. Tego też się da używać, też gry z tego korzystają. Zawsze mi kusiło BDI, nawet właśnie w kole kiedyś próbowaliśmy robić, ale nigdy nam się nie udało. Ale z tego co pamiętam, to były gry, które korzystały z agentów BDI, chyba Black and White. Właśnie. Black and White to chyba najbardziej znana implementacja agentów. Nie wiem, czy coś było jeszcze. Ostatnio spotkałem jakichś studentów w Rosji, którzy twierdzili, że robią na tym grę właśnie symulację społeczności, co ciekawe, czyli to, co robiliśmy kiedyś, próbowaliśmy robić na kole, ale nam zabrakło zapału. Może im się to uda, więc mieli napisać, jak się w końcu uda, ale od roku się nie odezwali, więc może zobaczymy. Piszą. Może piszą albo stracili belief, nie? Albo desire. Dobra, dzięki za uwagę. Jeśli macie pytania, to pytajcie, a potem idziemy na piwo. Pytanie. Jak używasz tych drzew do gry, powiedzmy na stołu, i odpalasz kilka razy na sekundę stanowanie drzewa, czy to jest kosztowne? To zależy, jak ciężkie są warunki, to co sprawdzamy. Więc, no bo... Mówili, że drzewa mogą mieć tam, no nie wiem, kilka sekund, tak? No u nas miało nawet 10 tysięcy, wydaje mi się, okay.
ale to nie jest tak, że zawsze wszystkie nody są sprawdzane, bo jeżeli już optymalizujemy takie drzewa, to staram się tak układać te nody pośrednie, żeby taki nod, który odczyna najwięcej sytuacji, był jak najwyżej. Tak? Czyli na przykład mamy bardzo skomplikowany drzewo kombatu, które ma na przykład 1000 nodów, to dajemy na samej górze, czy widzimy przeciwnika. To jest bardzo prostym testem i w większości przypadków pozwala już nie sprawdzać tych nodów, które są pod spodem. Więc to nie jest tak, że wszystkie nody musimy sprawdzić, tylko zawsze na tej jednej gałęzi i staramy się tak układać, żeby to jak najszybciej nam zadziałało. No i też jeżeli nam działa to wolno, to nie robimy tego 5 razy na sekundę, to robimy raz na sekundę. Albo robimy tak, że w każdej sekundzie na przykład inna postać sobie klika zarejestruje. To jest takie odwlekanie podejmowania tej decyzji. Tak. I co ciekawe, to bardzo dobre, bo ta optymalizacja w pewien sposób symuluje od razu taką bezwładność umysłu ludzkiego, bo człowiek też nie podejmuje decyzji od razu, tylko wie, zobaczysz przeciwnika, więc chwilę zastanowisz, tylko coś zrobisz. Więc nawet taka optymalizacja jeszcze dodaje do gry, niż podejmuje. Też tak często, tak zrobiliśmy, że tam nie zawsze klika, nawet jeżeli to wykona się później, to nie ma problemu. Pytanie. Na czym polegała ta różnica z maszyną stanów w War of Mind do walki, do kombatu? W sensie, jak, co tam było z tym drzewem behawioralnym nie tak, że nie dało się tego używać? Co tutaj na żyć? Jak widzimy, że składali kombat, to się okazało przy drzewie, że oni w tym konkretnym przypadku wolą podejście stanowe w tym sensie, że no, oni zrobili to w ten sposób, że zrobili dwa drzewa. Jedno drzewo sprawdzało warunki i ustalało, co ma się uruchomić, a inne drzewa na podstawie tego, co tam się uruchomiło, odpalało jakieś inne gałęzie. A nie wiem, czy wiesz, pierwszy raz. Mieliśmy drzewo na zasadzie takiej, że jeżeli coś, to stan kombatu 1. Jeżeli coś, to stan kombatu 2. Jeżeli coś, to stan kombatu 3. Czyli to nadal było drzewo, ale działało tak naprawdę jak maszyna stanów. Czyli i na podstawie tego, co było zapisane, że kombat 1, kombat 2, kombat 3, to odpalaliśmy jakieś tam inne osobne drzewa. W tym przypadku chodziło o to, że tutaj w ogóle zrezygnowali z tej priorytetyzacji, że coś jest ważniejsze od czegoś. Te warunki były tak ułożone, że w ogóle nie zależało od siebie. Czyli oni nie chcieli robić takich właśnie, nie chcieli korzystać z tego, że selektor wybiera pierwsze, najważniejsze, bo tam ciężko było im wyróżnić, co jest ważniejsze od czegoś. Reakcje dawać na poprzedni stan, na właśnie nie tak, że... Tak, i na pewno często było tak, że właśnie będąc w konkretnym stanie, chcieliśmy, żeby się AI zachowało inaczej i poszło do innego stanu, niż będąc w innym stanie. Mam stan A i B, na przykład z A w wyniku warunków wchodzimy do C, a z B wchodzimy do D. I bez tego nam się nie da normalnie zrobić sensownie. Na maszynie stanów tak to właśnie działa. Więc w tym konkretnym przypadku oni się to właśnie w ten sposób zrobić, więc zaimplementowali na drzewie maszynę stanu. A zadziałało. Bo też taka uwaga, nie mieszajmy systemów AI takich jednych, że lepiej jeden system na nim wszystko zrealizować, bo inaczej to się też komplikuje. Tak. Kto się zajmuje rozpisaniem całego drzewa i opisaniem w słownym takim wszystkich tych akcji, powiedzmy, tych nodów? Czy to jest tak, że designer jakby daje już programiście to drzewo rozpisane i zrób to i to? Czy to jest raczej, że się... Znowu, inny film może robić inaczej. U nas działa dokładnie tak. Siada designer do drzewa i sam jest składny. Po to ma ten, żeby to robić samemu bez programisty. I na przykład wymyślę sobie, że no dobra, jak jest taka sytuacja, to robimy takie zachowania, spala z nodów, jak się okazuje, że nod nie pozwala mu na coś, albo nie ma noda, którego on potrzebuje, to wtedy idzie do programisty i słuchaj, zróbmy, żeby ten nod działał inaczej, albo zróbmy taki nod, który robi to i to. Więc to w ten sposób było. Więc programiści tak naprawdę na wszystko dali, bo ja robię właśnie narzędzia, które potem dzienne rzeczy konfigurowali. I też nie było tak, że w ogóle dokumentacja jest wpisywali te drzewa przez tam 40 stron, po prostu siadali do narzędzia i składali. Dobra, ale przed tym designer musiał jakby taki wstęp tego drzewa przygotować, żeby programista wiedział, jakie nody na wstępie tak, przygotować. Tak, ale to na zasadzie potrzeby było, tak? Że no, muszę mieć takie zachowanie, więc okej, z tego wynika, że muszę mieć taki nod i w tym przypadku programista mówi, dobra, muszę mieć takie nody, które ze sobą w ten sposób współpracują, nie wiem, czy się stało. Okej. W przypadku This War of Mine mieliście jakieś próby do na przykład sieci neuronowych albo właśnie z jakichś innych sposobów rozwiązania AI? Nie. Tak jak mówię, prototypy, który wyprzedzał This War of Mine, że właśnie maszyn stanów, było super, ale potem się okazało, że robimy This War of Mine, który wymaga dużo bardziej skomplikowanego AI i wyszło, że tego się nie uda zrobić na maszynie, więc wtedy przeszliśmy na drzewa, bo wydawało nam się to najodpowiedniejsze. Czy testowanie mapy wpływów w BTS jest stosunkowo chłonne? Jeszcze raz? Czy testowanie mapy wpływów w BTS jest stosunkowo chłonne w
Wydaje mi się, że każde jaje jest dużo bardziej chłodne w testowaniu niż robienie. Bo zwykle my robimy jakieś... Ale to procentowo nie to są. Można skończyć, że to jest krótko, długo, czy macie tylko osobę, czy to osoba, która programuje się zajmuje cały czas? W tej konkretnej grze? W tej konkretnej grze było tak, że ja posprzedałem, robiłem jaje do tego momentu, aż się nie mogło pokonać, bo było dobre, a potem dawałem innym graczom, po to, żeby zobaczyć, jak się jaje zachowuje przy niezachowaniu. Bo jak robisz jaj sam pod siebie, no to też nie wiesz, że na mnie się widzi, więc... Czy było tak, że AI cię zdziwiło? Tak. Potrafiło mnie pokonać i się nie spodziewałem tego, ale potem się nauczyłem, jak to zwalam. Ale były momenty, że kopało mi tyłek i pamiętam, że były momenty, że ja już się nauczyłem grać z nim, ale dawałem przed właśnie designerowi głównemu gry i on miał, mimo tego, że on wymyślił zasady gry, to nie potrafił w nią wygrać. Bo było jaj tylko. Potem się śmiał głupać. Jak to jest tak, użyjcie tą mapę wpływa? Ona jest dla każdej jednostki i osoby. Mapa wpływa jest jedna. Jedna, bo liczymy mapę wpływa dla całej planszy raz, a potem każda jednostka oblicza wagę z punktu widzenia... Aha, dobra, to mapa wpływa jest jedna, ale waga obszaru jest z punktu widzenia każdej jednostki liczona, bo jest tam odległość. My tą mapę odświeżamy co każdą klatkę gameplay. Nie wiem, tam tego. Nie ma to problemu z wydajnością. Nie, u nas jest ta mapa mała, to jest grid tam, nie wiem. 11 na 6 maksymalnie jest malutkie, tak? Gdyby ten wieku dwa razy większy, to pewnie, żeby był koszt, wtedy możemy to zrobić dalej. Więc jak najbardziej mapę można edytować na takie pikseli. Jest przykładowy. Nie optymalizować, my nie potrzebować, ale można. Dlaczego pisaliście narzędzie do drzewa od początku? My tak pisaliśmy narzędzie do drzewa od początku, ponieważ nasz engine był własny i tam nie było narzędzia do drzewa. Bo gdybyśmy używali jakiegoś analiza, czy mieli czegokolwiek, to byśmy kupili pewnie, jeżeli było to narzędzie. My nie mieliśmy tego, a chcieliśmy koniecznie robić całą grę na swoim rodzinie, więc chcieliśmy na to do zera. Plus był jeszcze taki, że mogliśmy to zoptymalizować ten grena. Ale gdybyśmy mu, tak jak mówię, mieli, robili to nie na swoim rodzinie, to na pewno byśmy tego nie pisali. Czy jest jakiś gotowy engine, który poleci dobrze? Taki osobny od engine'ów, nie? No, ja nikt nie robię też, mówiąc, więc nie polecam. Ale chyba budowałem, tam nic jeszcze szukać. A do Amity szukałem, tylko jest cała masa na asystorze, ale nie używam żadnego, więc nie jestem w stanie się zrobić, niestety, ani jednego. Wiem, że to takie całe kompanie, które mają i drzewa, i naszych stanów, i tak dalej, tego jest sporo. Ja mam super opłatki w Polsce, który ma najwięcej opinii, czyli ma najwięcej supportu, najwięcej ludzi, którego używa i tego się spróbować. To było ostatnie pytanie. No, jeszcze raz. Jeszcze tam, czy mamy wpływ, jeżeli mielibyśmy jakąś jednostkę, która zrobi troszkę coś, wypaczyć chemię, powiedzmy killera, to byłoby wszystko na tej samej linii wpływów rozwijać, czy trzeba by to było jakoś? Pewnie zależy od tego, jak skomplikowane by miało być to zachowanie, ale na pewno ten killer powinien mieć wpływ na mapę taką, dla wszystkich jednostek, ale pewnie gdybyśmy jemu konkretne zachowanie wyliczali, to pewnie on tą mapę powinien inaczej interpretować. Tak, bo pewnie on nie powinien iść tam, gdzie jest największa wartość wpływu, bo tam, powiedzmy, jest najsilniejszy przeciwnik. Tylko być może powinien iść tam, gdzie mam największe to... zapomniałem, jak to nazywało. Tam, gdzie są największe bitwy. Największe bitwy wyrównania, może tam powinien się wyrównać, czyli nie. Pewnie do zwykłej mapy powinien dodawać tak samo, ale jak jego zachowanie robimy, to pewnie powinien tę mapę inaczej interpretować. Także tak robimy nawet, że nie mamy killerów akurat, że, ale każda jednostka trochę inaczej tą mapę interpretuje. Tak? Ma inną wagę, inaczej waży różne mapy, inaczej to są moje sobie, żeby odliczyć na tym razie. Nie wiem, co sobie właśnie dostosowaliście takie bugi, żeby te AI na mapie było fajne, czy próbowaliście to jakoś... Próbowaliście to robić jakoś bardziej automatycznie, na zasadzie, nie wiem... jakiegoś algorytmu ewolucyjnego, że wam się coś losuje, patrzcie, czy jest lepiej, gorzej? Myśleliśmy o tym, ale doszliśmy się, że to było do to było bardzo fajne z punktu widzenia badawczego, ale udało nam się zrobić to z palca, więc nie. Przetestować na jakichś tam osobach, było ok, no to lecimy. Gdyby to była duża, większa gra, może być skomplikowana, to byśmy się to pokusili, ale to był duży krok do całości. Ale to jest fajny pomysł. Reszta na piwie.